Cześć, więc chcesz być lepszy na myszce i klawiaturze. Chcesz wysyłać tych bambików na padach do gułagu w Warzone 2 lub po prostu wygrywać walki w Modern Warfare 2. Dzisiaj mam dla was poradnik, jak możecie być lepsi na myszce i klawiaturze, jak możecie trenować waszego aima na myszce i klawiaturze. I ten poradnik tyczy się Modern Warfare 2 i Warzone 2. Na samym starcie powiem jedną rzecz. Jeżeli faktycznie chcesz być lepszym w tą grę, musisz zmienić twój tok myślenia. Nie możesz myśleć o tym, że za każdym razem, kiedy włączam grę, będę sobie strzelał, będę się dobrze bawił, będę grał. Jeżeli twoim celem jest być lepszy, musisz zacząć trenować. Musisz zacząć trenować pod tą grę, jak to zacząłem robić ja. I w momencie, kiedy ja zacząłem trenować, stałem się o wiele lepszy. Jako, że ja jestem osobą, która już nie może grać 8-10 godzin dziennie, 12 godzin dziennie, jak ci młodzi, którzy aktualnie mogą to robić. Ja mam o wiele mniej czasu na grę. Ale co mogę zrobić? Mogę do tego podejść troszeczkę bardziej dojrzale i metodycznie i mogę zacząć trenować. I trening 20-30 minut dziennie da mi o wiele więcej niż 3 godziny gry, powiedzmy, bez treningu. Uwierzcie mi, że trening czyni mistrza. Dlatego bez zbędnego gadania przechodzimy do konkretów. Zaczniemy od dosyć istotnej rzeczy, mianowicie ustawienia czułości myszy i DPI, jeżeli macie możliwość konfiguracji takich rzeczy w waszych myszkach, ponieważ to wszystko zależy od preferencji, tego jaki miałeś styl gry wcześniej w poprzednich FPS-ach czy Call of Duty, ale też od wielkości twojego biurka, od tego jak dużo masz podkładkę, czy faktycznie możesz operować przed ramieniem, czy tylko nadgarstkiem. Teraz test czułości. Bardzo prosty, poruszamy się lewo, prawo, cały czas. I naszym zadaniem jest utrzymać celownik na samym środku tego okna. Wiadomo, że przy ADS-ie jest to łatwiejsze troszeczkę, ponieważ poruszamy się wolniej, a bez ADS-a będziemy się poruszać szybciej, więc będzie to troszeczkę trudniejsze. Ale mimo wszystko zobaczcie, że jestem w stanie mniej więcej utrzymać to na samym środku, nawet jeżeli zacznę skakać, celownik będzie mi mniej więcej utrzymywał się na środku. To znaczy, że moja czułość i moje DPI są jakby dostosowane odpowiednio. Jeżeli robisz coś takiego, to znaczy, że masz zbyt dużą czułość. Ja na nie potrafię zreplikować, jak to źle się robi. Znaczy, że masz zbyt dużą czułość. Czyli jak przeskakujesz zbyt szybko, to masz zbyt dużą czułość. Jeżeli robisz to zbyt wolno, czyli poruszasz się i dopiero starasz się zrobić coś takiego, to znaczy, że masz zbyt małą czułość, tak? Więc to wszystko możesz dostosować. To musisz sobie sam już wejść w ustawienia. Tutaj klawiatura i mysz i tu masz czułość. I teraz przejdę do mojej czułości. Moja czułość to 5,15. W multiplayerze warto mieć tą czułość wyższą niż w Warzone, ale jako, że ja jestem głównie graczem Warzona, czyli będę głównie grać Warzona 2, a multiplayer bardziej będzie mi służyć do, powiedzmy, takiego rozerwania się lub ekspienia broni, no to nie będę trenować pod wyższą czułość. Oczywiście ponownie w multiplayerze ważniejsze są fliki i reakcje. W Warzone ważniejsza jest precyzja i tracking, jako że TTK jest wyższe. Moja myszka to Logitech Pro Wireless i tutaj, jeżeli chodzi o DPI, to ja mam 400 DPI, czyli mam 5,15 czułości, 5,20 czasami, coś w tym stylu i DPI 400. Teraz można powiedzieć, że ta czułość i DPI są dosyć niskie i to prawda, zwłaszcza na multiplayer nie jest to czułość, którą się spotyka zazwyczaj grając na myszce. Zazwyczaj te czułości są o wiele wyższe, bo te fliki są ważniejsze, ale zobaczcie, ja gram już wiele, wiele miesięcy na tej czułości, głównie w Warzone'a. Jeżeli chodzi o moje obroty, jestem w stanie jak najbardziej zrobić to w miarę szybko, tak? Różnica jest w tym, że ja mam, nie wiem, 80 cm ponad miejsca na operowanie moją myszką. Ja mam tutaj duże biurko i mam dużą podkładkę, więc tak naprawdę ja operuję całą ręką, ja operuję całym przedramieniem i nawet nie jestem w stanie zrobić, jeżeli mam myszkę na samym środku, nie jestem w stanie zrobić całych 360 stopni, no bo już mi tu myszka uderza w brzuch. Więc to jest moja czułość, której ja się przyzwyczaiłem, ale ta czułość ponownie jest głównie dostosowana pod Warzone'a. Jeżeli bym był głównie graczem multiplayer, na pewno ta czułość by była większa, bo potrzebowałbym troszeczkę szybsze reakcje i no, więcej takiej mobilności, żeby zrobić 360 i się odwrócić i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że większość z was i tak będzie głównie graczami Warzone'a i będziecie
próbować ćwiczyć pod Warzona. Więc zaznaczę, wy nie musicie mieć tej samej czułości i tego samego DPI co ja, ale możecie sobie zrobić ten test i możecie sprawdzić, czy faktycznie jest to dobrze do was dostosowane. Jak już to zrobicie, to możemy przejść do kolejnego kroku. Kolejny krok również możecie wykonać w Warzone 2, wchodząc na grabież lub krwawą forsę i szukając sobie jakiegoś ustronnego miejsca, żeby wam za bardzo nikt nie przeszkadzał, lub wchodzicie sobie na multiplayera, robicie sobie prywatny mecz, macie taką opcję, robicie sobie prywatny mecz, robicie sobie 0 botów, żeby wam nikt nie przeszkadzał, przykładowo 10 minut, jeżeli chcecie przez 10 minut sobie potrenować, i wchodzicie na mapę Farm 18. Na tej mapie, na samym środku, znajdziecie sobie takie pomieszczenia. Widzicie, jakby takie tutaj cele macie, które możecie tutaj sobie postrzelać. Tutaj macie jeden pokój i tu macie drugi pokój. I teraz mam dla was pierwszy trening, który bardziej będzie trenować fliki niżeli tracking. Będzie to polegało na tym. Wybierzcie sobie 4 punkty. Jak widzicie, tu mamy 1, 2, 3, 4. I co chcemy zrobić, jest przejść szybko z jednego punktu do drugiego punktu, do trzeciego punktu i do czwartego punktu. Jak widzicie, jakbym miał to zrobić szybko, raz, widzicie, zatrzymuję się tu. Tu jest mój przeciwnik, a nie tutaj. Więc muszę wytrenować zatrzymanie się w odpowiednim miejscu. Widzicie, musiałem poprawić. Hop, o, znalazłem. Hop, miałem mniej więcej. Wiadomo, że kiedy strzelamy, to zawsze jest moment, żeby poprawić, ale chcemy być jak najbardziej precyzyjni, niż się da. Więc to jest nasz pierwszy trening. Znajdujemy sobie 3, 4, 5 punktów, które chcemy śledzić, a raczej na które chcemy flikować. I robimy 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Później zmieniamy kolejność, powiedzmy raz. I chcemy teraz dojść do tego. Później chcemy dojść do tego. I później chcemy dojść do tego. Więc sobie sami projektujemy trening takich flików, żeby dojść z danego punktu do danego punktu. Możemy nawet mieć 5 punktów, możemy mieć jeden tu. I po prostu zapamiętujemy, jak chcemy to robić. Hop, 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 hop. I w ten sposób. I teraz sobie trenujemy w ten sposób przez parę minut. Możecie sobie włączyć muzykę, możecie włączyć sobie coś na YouTubie, przykładowo filmiki All Squad Games. I hop, i sobie trenujecie w ten sposób. Tym sposobem trenujecie sobie precyzję, fliki, które potencjalnie też w multiplayerze i w Warzone 2 będą potrzebne. Bo powiedzmy, że ktoś wam tu wyskoczy, strzelacie jednego, teraz wam wyskakuje ktoś z prawej strony, więc od razu zmieniacie cel i od razu kontynuujecie serię i od razu strzelacie w niego. Więc to jest pierwszy trening, faktycznie trening, który możecie wykorzystać w multiplayerze i w Warzone na jakiejś grabieży czy też krwawej forsie. Jeszcze wspomnę o czymś dosyć logicznym, ale nadal niektóre osoby są dosyć nieświadome i dziwią się, dlaczego ktoś ma takiego cela. To na pewno cheater, na pewno ma, powiedzmy, aimbota wklejonego w komputer, bo gra na myszce i oszukuje. Otóż nie. Możemy też nauczyć się kontrolować recoil, czyli odrzut naszej broni. Jak zobaczymy, MP5 ma taki recoil. Stosunkowo niski recoil. Teraz co się stanie, jak będę go kontrolować? Widzicie? Praktycznie celownik był w miejscu. To naprawdę nie jest trudne. Jednak musimy to nauczyć się kontrolować, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to faktycznie co z tego, że potrafimy ładnie robić tracking, jeżeli nasz aim wygląda tak. Chcemy przejść z tego punktu do tego punktu, bo tu biegnie chłop, a my go strzelamy tak. Więc musimy też wziąć pod uwagę, że jest recoil i myszka nasza nie będzie się poruszać w ten sposób, tylko będzie się poruszać w ten sposób. Bo będziemy musieli walczyć z tym recoilem. I wiadomo, różne bronie mają różny recoil. Niektóre idą do góry, niektóre idą na ukos, niektóre idą do góry i w prawo. To zależy wszystko od tego, jaka ta broń dostanie nerfa lub buffa, jakie dodatki dodamy, wiadomo. Ale musimy być tego świadomi i musimy o tym oczywiście pamiętać. Teraz sposób, który mogą wykorzystać osoby, które mają Modern Warfare 2. Jeżeli nie masz tej gry i grasz tylko w Warzone 2, który jest za darmo, spokojnie, jeszcze mam dla ciebie darmowe wskazówki, które możesz wykorzystać, aby trenować twojego aima na myszce. Natomiast osoby, które mają lub osoby, które rozważają zakupić z tego powodu, aby właśnie trenować, tutaj mam dla was fajny sposób, który ja wykorzystywałem przez miesiące, wiele miesięcy, kiedy grałem w Warzone 1, aby trenować, aby się rozgrzewać. Chcemy wejść w mecz prywatny, ustawić sobie drużynowy deathmatch, następnie wybrać sobie przykładowo właśnie mapę Farm 18 lub inną ulubioną mapę, może być to mniejsza mapa, może być to większa mapa, jeżeli chcecie potrenować snajperką. Następnie wchodzimy w konfigurację i tutaj
tutaj ustawiamy sobie ilość botów i ponownie ilość botów zależna jest od wielkości mapy. Jeżeli jest to mała mapa, nie polecam wam dawać więcej niż 5-6 botów lub nawet dajcie sobie 4 boty, ponieważ będą się odradzać lub będą wszyscy naraz i będziecie mogli trenować, powiedzmy, jak podejść cały team, powiedzmy jak w Warzone, tak? Ale polecam wam wziąć około 5 i jeżeli chodzi o poziom trudności, rekrut lub normalny, jeżeli chodzi o osoby, które chcą sobie potrenować aima, chcą się rozgrzać przed grami w Warzone lub na multiplayerze, jeżeli chcecie faktycznie potrenować precyzję i to jak szybko jesteście w stanie kogoś zabić, to możecie dać doświadczony lub weteran, ale pamiętajcie, że te boty mają aimbota, faktycznie przez ściany będą was trakować, więc tutaj czas reakcji będzie minimalny, który będziecie mogli wykorzystać, żeby coś tam zrobić. Ale jeżeli chodzi o treningi, polecam wam rekrut lub normalny, bo faktycznie chcemy strzelać do tych osób, chcemy, żeby się troszeczkę poruszały, żeby też nam kazały strzelać, nie żeby już stały w miejscu, ale też nie chcemy, żeby nas zabijały zbyt często. Następnie wchodzimy w ustawienie, ustawimy sobie czas, jak długo chcemy dany trening wykonać, ile punktów chcemy zrobić. Wiadomo, że im jesteśmy lepsi, tym więcej punktów chcemy sobie dać. Następnie wchodzimy w gracz i jeżeli naszym celem jest trening pod Warzone'a, to dajemy sobie 200 punktów życia. W Warzone'ie TTK jest wyższe, time to kill, czyli czas, w którym zabijamy danego gracza, jest wyższe, musimy więcej do niego strzelać, więc chcemy też coś takiego trenować, powiedzmy, na botach. Jeżeli naszym celem jest trening pod multiplayer, no to dajemy po prostu sobie normalne, ale że większość osób będzie trenowała pod Warzone'a, chcemy dać sobie 200 i nie wiadomo, czy może w przyszłości zwiększą życie w Warzone'ie, kto wie. Tak zrobili w Warzone jedynce, że zwiększyli tam, powiedzmy, do 250, w niektórych sytuacjach nawet do 300, więc wtedy warto było sobie ustawiać 300, jeżeli chodzi o punkty życia. No i na końcu jeszcze wam polecam dać sobie liczbę magazynków na maksa, ponieważ te magazynki będą szybko uciekać, zwłaszcza jeżeli po prostu rzadko giniemy i jesteśmy dosyć wprawieni. Jeszcze ustawcie sobie skrzynkę z amunicją do waszego ekwipunku, żeby cały czas móc uzupełniać amunicję. I jak widzicie, jestem tutaj sam na 6 botów. I teraz zaczyna się zabawa. Umiejętność strzelania w tej grze będzie jeszcze bardziej istotna niż w MW1 i Warzone 1, ponieważ movement tej grze jest bardzo spowolniony. Głównie liczy się precyzja i trzymanie kątów i tracking na dalekie dystanse, niżeli to, że możemy wejść tutaj do środka i możemy zrobić light cancel i powiedzmy jakoś tutaj sobie tym momentem poradzić. Jak sami widzicie, te skoki są o wiele wolniejsze, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat movementu i jak faktycznie go poprawić, ponieważ da się, zapraszam na mój filmik o movemencie, na dole macie link w opisie lub gdzieś tutaj wam wyskoczy. Requesting recon at this time. Copy that. UAV online, crossing the AO. Kolejną rzecz, którą możemy wykorzystać, to jest strzelnica. Coś nowego, coś fajnego, co dodali. Coś, o co prosiłem od wielu, wielu miesięcy, jeżeli chodzi o samego Warzone'a. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to w Warzone 2 będzie. Mamy jeszcze 2 dni do premiery. Mamy aktualnie poniedziałek, w środę mamy premierę. Nie wiem, czy strzelnica będzie, ale mamy strzelnicę Modern Warfare 2 i możemy ją wykorzystać. Wybieramy naszą broń, możemy nawet tą broń przetestować. I jak jesteśmy na takiej strzelnicy, sobie strzelamy do tych 3 tutaj pamperków. Pamiętajcie, taka mała wskazówka, ilość FPS-ów na strzelnicy jest dostosowana do ilości FPS-ów w lobby. Ja mam aktualnie mniej FPS-ów lub blokadę FPS-ów w lobby na 60, dlatego te FPS tak śmiesznie wyglądają. W grze oczywiście mam ich 3 razy więcej, ale mimo wszystko, żebyście się nie przestraszyli, że na strzelnicy jakoś dziwnie inaczej to wygląda. I tutaj też możemy sobie robić treningi. Nie musimy tylko do nich strzelać, powiedzmy, stojąc w miejscu. Oczywiście możemy to robić, ale możemy też zrobić, powiedzmy, trenować poszczególne elementy, powiedzmy, walki. Mianowicie, powiedzmy, jump shoty, czyli strzelać. Hop. I w ten sposób, czyli możemy po prostu trenować tak, żeby zawsze po jumpshocie trafić. Możemy też trenować movement, o którym wam mówiłem w moim poradniku o movemencie, czyli dropshoty, ale te złamane dropshoty, czy przyspieszone dropshoty. Bo teraz dropshot wygląda, powiedzmy, w ten sposób, tak? Chcemy się położyć. Czyli wygląda to dosyć wolno. Ale możemy to też przyspieszyć, czyli poczekamy, aż tutaj wstanie nasz pamperek. Czyli powiedzmy, chcemy przejść tutaj. Tu jest murek i tu się okazuje, że jest nasz przeciwnik, czyli wychodzimy sobie tu. Drop. Widzicie, co zrobiłem? Hop! I wstałem do góry. Co ten widzicie, on musi strzelać w dół, w górę i często po prostu będziemy mieli więcej strzałów w niego niż on ma w nas. Więc takie rzeczy możemy trenować. Możemy trenować ten test czułości, o którym wam powiedziałem na początku, czyli po prostu ruszać się i cały czas się przesuwać.
i cały czas się przesuwać, hop, 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 strzelać w ten sposób. Czyli kontrolować i nasz movement w tą stronę i też recoil broni. Czyli to jest kolejna rzecz, którą możemy zrobić. Oczywiście ustawiając sobie broń, w której mamy więcej amunicji, żeby też nie przeładowywać cały czas. Ale to jest kolejny sposób na trening, który możemy wykorzystać w tej grze. I na sam koniec kolejna darmowa rzecz, którą możecie wykorzystać, to jest AimLab. AimLab jest to gra na Steamie, która jest zupełnie za darmo. W wersji beta od wielu lat, czy tam miesięcy, ale na AimLabie jesteśmy w stanie w super sposób za darmo trenować naszego aima. W momencie, kiedy ja zacząłem trenować na AimLabie, mój aim, mój tracking, mój czas reakcji po prostu poszedł w górę. Kiedy zainstalujemy AimLaba i się na nim zalogujemy, możemy znaleźć tutaj multum treningu. Możemy stworzyć własne treningi, własne mapy. Ja tutaj lubię sobie znaleźć z listy, by znalazłem akurat coś takiego, możecie sobie poszukać te trzy treningi. Code Warzone Warmup, później Strife Warzone Routine i Warzone. Te trzy rzeczy sobie wykorzystuję, ten jest moim zdaniem najfajniejszy i moim ulubionym. Po prostu sobie wchodzimy, klikamy graj i zaczynamy nasz trening. Tutaj mamy pierwsze ćwiczenie, strzelamy do piłek, które mają ileś tam życia, które się poruszają prawo, lewo i po prostu... Hop, sobie strzelamy do nich. Jest to połączone z trackingiem, z flikami, z precyzją. I to trwa około minutę, żeby nam się nie znudziło. I po minucie przyjdzie nam kolejny trening. Ponownie tutaj możemy sobie wybrać różne playlisty. Możemy nawet stworzyć własne playlisty. Możemy stworzyć nawet własne rutyny treningowe. Możemy się naprawdę fajnie bawić na AimLabie. I to tak naprawdę wszystko jest za darmo. Więc bardzo wam ten AimLab polecam. Możecie też sobie ustawić wasze czułość myszy. Czyli tu macie czułość myszy dostosowaną. Wszystko możecie sobie dostosować do waszych preferencji. To jak celownik wasz wygląda. To wszystko jest też wcześniej sobie ustawiacie. Więc tu jak widzicie czułość mam ustawioną na 5,2791, więc czułość jest bardzo precyzyjna. Profil gry Call of Duty Series, Game Release Call of Duty Modern Warfare Warzone, więc wszystko jest tutaj fajnie dostosowane, naprawdę polecam. Ponownie na Steamie za darmo, nie ma dużych wymagań, więc możecie sobie zainstalować i trenować. Dobra, słuchajcie, to wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że ten poradnik wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie te łapeczki w górę, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tych treningach, czy już robiliście takie, czy może już od jakiegoś czasu je stosujecie i napiszcie, jak wam to pomaga. Oczywiście, że jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję, bo na tym kanale robimy też live'y z gameplaya z Modern Warfare 2 i z Warzone'a i oczywiście premiera Warzone 2 będzie też na live'ie na tym kanale. I pamiętajcie, jeżeli faktycznie chcecie być lepsi, musicie trenować. Nie wystarczy tylko grać, musicie też trenować, zwłaszcza jeżeli macie już swoje lata i macie ograniczony czas na gry. To wszystko z mojej strony, powodzenia, cześć.